wystawy. Tam dalej w oddali 60 lata z polską kosiarką 1,65 m, coś takiego, dobrze pamiętam. Ja latam też z polską, ale 1,85 m. Jakoś to w miarę idzie. Trawa wysokością nie rozpieszcza, ale ważne, że coś jest. Upały zrobiły swoje, ale w końcu popadało. Mieliśmy w sumie kosić wczoraj, ale wczorajszej nocy była burza i wpadło 20-25 dróg, coś koło tego. Także wczoraj na spokojnie sobie uszykowaliśmy zestawy i dzisiaj walczymy od rana z tematem, który mam ze sobą. To jest to polska kosiarka marki Unia Farma Farmarol, coś takiego. Symbol czy rodzaj tej kosiarki to jest Neva 1,85 m, rok produkcji 2007 i nabyliśmy ją w 2011-2012, też koło tego, używaną, i trochę była w nie najlepszym stanie, ale łożyska powinniśmy te całe grzbienie, które trzymają talerze, obydwa są nowe, bo gdy zakładaliśmy nowe łożyska na tych starych ośkach, to nic nie dawało, talerze i tak spalały. A teraz jest spokój, nowe łożyskowania są założone na obydwu wędach. Tryby też są nowe pozakładane, bo strasznie duży luz miała na talerzach. A teraz śmiga. No i co jeszcze było wymienione? Sprzęgło było wymienione, to główne, bo też było w nie najlepszym stanie. A tak to teraz chodzi. Rocznie w sumie na pierwszy pokos, jak kosimy, to też jest gdzieś 15 chyba hektarów wąg, od 20 dobijając. No i tak nieraz w tym roku się tak ułoży, że będą 3 pokosy. A tak to średnio. Rok temu to w sumie jeden pokos był zrobiony, bo no po prostu ta jesień nie urosła na odpowiednią wysokość, żeby dawała się do koszenia. Po prostu w ogóle nie rosła. Nie było opadów. Sucho strasznie było. W tym roku myśleliśmy, że też tak będzie, ale całe szczęście, że popadało, bo byśmy po prostu nie mieli paszy, tak? A tak to będzie tych warików trochę. To w sumie teraz to idzie nam walik dziennie, a za chwilę będą szły i nawet 2 waliki dziennie. Tak jak siodki, to tak starcza na badania, a siana to tak jedno danie ranne, dajmy na przykład, i praktycznie walika nie ma, tylko na wieczór. Bo na wieczór wystawialiśmy się na kisionkę. Ta kisionka bardziej syta. Jedziemy kosić dalej tam ten kawałeczek, bo po długości mamy skoszoną. I kosimy dalej. To już mi się przypomniało, czy miałem gadać, jaki będzie temat na dzisiejszy odcinek. Trzeba się cofnąć gdzieś 8 lat do tyłu. Chyba to w sierpniu czy w lipcu zacząłem nagrywać, 2013 roku. Jak przyjechał w sumie do nas New Holland, to wtedy zacząłem nagrywać w sumie jego pierwszą pracę. Nagrywałem siew, ale czego to był siew, nie pamiętam, pszenicy chyba na pewno. W sumie w ogóle nie wiedziałem w tamtym czasie, że będę nagrywał, że to w takim sposób się potoczy to nagrywanie na moim kanale i się w ogóle otrzyma.
no na początku to średnio wyglądało, jakimś jakością, jakimś montażem i zdawanie filmów, no nie wiem ile nam się w tym 13 ukazało filmów. Działo się dużo, bo mieliśmy w sumie 3 New Holandy. Szkoda, że kanał nie był rozwinięty, albo że to się nie dzieje teraz, jak nagrywam vlogi, bo była 210, 270 i teraz ta 220 na trzech skrzyniach. No właśnie, tak to właśnie wyglądało. Z tym, no właśnie, to chyba będzie u mnie motto vlogów, z tego co widzę, ale mniejsza o to, bo odbiegam od tematu odcinka. To i 14 to już więcej tych filmów się pojawiało. Już jakiś tam program chyba ogarnąłem do montażu. Chyba to był Vegas 11. Chyba tak, bo na Vegasie 11 bardzo dużo filmów powstało. Między innymi najbardziej popularny film na kanale. Chociaż mi się tam montaż nie podoba, ale jest najbardziej popularnym filmem na kanale. A jest nim remont MTZ-a, tego starego. Ten też chyba skrzynia padła w 14. I ma on 100 tysięcy wyświetleń. Ciekawe, czy jakiś film go pobije. Oby tak było. No i wiadomo, patrząc dalej, czyli na następne lata, 15-16, to zaczęło się rozkręcać, coraz więcej tych filmów powstawało i w sumie w 16 kanał przeszedł metamorfozę pod kątem wizualnym, jak i nazwy. Ta nazwa otrzymuje się to dnia dzisiejszego, jest chyba jedyna na polskim YouTubie i o to chodziło, żeby prowadzić swój content jedyny pod taką nazwą, żeby nie było podobnej nazwy. I tak to się kręci do dnia dzisiejszego. A co mnie skłoniło do vlogu? Czas. Brak czasu w sumie do nagrywania normalnych filmów pod muzykę. Wiadomo, będą się one ukazywały, ale nie w takim stopniu jak kiedyś. Kiedyś to była szkoła, to też tych filmów nie było dużo, ale coś tam się nagrywało. A teraz przyszły obowiązki i najlepiej kamerę rzucić na głowę, coś ponagrywać, coś pogadać, niż w ogóle, żeby ten kanał, szkoda, żeby ten kanał w ogóle zaprzepaścić z jakiś tam wkład czasu, tych produkcji włożony, sprzęt trochę zainwestowane. To szkoda byłoby się, żeby to się zmarnowało. A tak to dobrze, że te vlogi są. Mam nadzieję, że będą się rozwijać coraz to w dalszym stopniu. Będziecie to oglądać. A roboty jest, to nie miara. Tam dalej nasza kukurydza. Ona sobie poradziła. Ta susza jej nie zaprzeszkodziła. W sumie dobrze, że popadało te 25 litrów ostatnio, bo tak to by na ziarno nie miała i by usychała. Tam się ciągnie, tak mamy około chyba 15 czy 16 hektarów tej kukurydzy. I co wam powiem, to wam powiem, ale nie wiem, na jednej ocenie to zauważyłem. Musiałbym wszystkie oceny przepatrzeć. To, że 4 korby wyrzuciła. Dobrze i niedobrze. Dobrze by było, jakby mnie dwie miała i wykarmiła je w 100%. A tak to 4. To trzecia to nie wiadomo, jak ją wykarmi, a czwartą to może w ogóle nie wykarmić. Zależy wszystko od wody. Jak będzie padało, to będzie dobrze, a nie będzie padało, to się będzie męczyła. To jak było z pszenicą w tym roku, z wiosny elegancko się zapowiadała, pokrzewiła się, miała wody,
to i zaprodukowała tego, tych głosów, tego. A potem przyszedł czerwiec i ona już nie mogła wykarmić tej ilości tego, co zaprodukowała. No i ziarno jest jakie jest. Trochę gorsze niż w tamtym roku, więcej tego pośladu się zdarzało. Bo w tamtym roku z wiosny była susza i ona sobie zredukowała to wszystko i wykarmiła w 100%, można powiedzieć. Ale nie utrafi się, taki rok jest, na kukurydzę będzie dobry, na coś będzie gorszy. Ale zobaczymy pod koniec roku, jak to wszystko wyjdzie. Nie ma co oceniać w środku sezonu, który trwa, który się kręci, który będzie nagrywany oporowo, można powiedzieć. Także właśnie to wygląda i to właśnie znowu się pojawia. Tak mi się też to słowo chyba spodobało. Nie wiem dlaczego, ale to no właśnie. Także co? Będziemy kończyć tego vloga. Trochę materiału jest. Może coś na pewno starszego jest. Starsze jest, podzielę to na części. Na dwie czy trzy części. Z tego, z Szanowni Kiszonki. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Piona, cześć!